Dzieci niepełnosprawne z powiatu kłodzkiego wykazały się swoim talentem i pomysłowością. Choinki malowane, wyklejane, wykonane z różnych materiałów i pięknie ozdobione. Efekty ich twórczej pracy można było podziwiać podczas wernisażu wystawy pod tytułem Nasza choinka w Galerii Sztuki Parter w Kłodzku. Organizatorem było przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi i oddziałami specjalnymi imienia Jana Brzechwy w Kłodzku. Morze, góry, lasy, rzeki dla nich to najlepsza frajda. My się z nimi też cieszymy i dla nich to wszystko robimy. Niech promyczek słońca świeci dla wszystkich dzieci. 4 lata temu moje koleżanki stwierdziły, pracujące z dziećmi niepełnosprawnymi, stwierdziły, że trudno znaleźć konkurs, który by zaangażował dzieci niepełnosprawne. Wszyscy organizują konkursy taneczne, wokalne, recytatorskie. Natomiast brakowało na naszym rynku tutaj kłodzkim konkursu, gdzie mogłyby się wykazać dzieci niepełnosprawne. W listopadzie jest Dzień Osób Niepełnosprawnych i w tym momencie dziewczyny stwierdziły, że najlepiej dzieci będą mogły się wykazać poprzez plastykę, poprzez malowanie, tworzenie, działanie. Ogólnie razem z dziećmi zdrowymi ciężko im się wybić ponad, mimo że mają duże umiejętności, to jednak nie ma takich konkursów organizowanych dla takich dzieci. Pani tak naprawdę współpracuje chyba od pierwszych edycji tego konkursu. Tak, mój syn jeszcze jak chodząc do przedszkola właśnie numer 4 brał od pierwszej edycji udział właśnie w konkursie, teraz już jest w szkole i jak co roku to już taka nasza tradycja się stała. Są to prace plastyczne na małym formacie, na dużym, wersji plakatowej, przestrzennej. Są to różnego rodzaju ozdoby, cekiny, to co zostało znalezione w lesie, tworzywo naturalne, a więc różnego rodzaju rzeczy przetworzone w ramach recyklingu. Mamy choinkę przestrzenną z widelcy. Mamy różnego rodzaju materiały i plastyczne, i nieplastyczne artykuły codziennego użytku. A więc bardzo nam się rozbudowało. Zaczęliśmy od 4 placówek naszych kłodzkich, tam gdzie były dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Natomiast później otrzymaliśmy sygnały, że są dzieci z orzeczeniami w innych placówkach, w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych, w różnych placówkach opieki zastępczej. A więc rozbudowaliśmy. Zaprosiliśmy do współpracy, odzew był bardzo szeroki i z roku na rok, z 5, 7, teraz do 12 placówek nam urosło. Nie jest to nasz pierwszy konkurs, braliśmy już udział w tamtym roku. No jest to na pewno dla naszych dzieci olbrzymie wyróżnienie. Mogą tutaj przyjechać, mogą poznawać inne osoby, mogą integrować się z innymi osobami niepełnosprawnymi. Jest to dla nas bardzo ważne. Nasi uczniowie z niepublicznych szkół specjalnych w Ludwikowicach Kłodzkich zawsze biorą udział w różnego rodzaju konkursach, żeby po prostu mieć okazję wykazać się, zaistnieć, pokazać się szerszemu gronu. Jest to dla nas bardzo ważne. Nasza placówka po raz pierwszy bierze udział w tym konkursie, chociaż sama pracuje w szkole integracyjnej i sami robimy też różne konkursy i oczywiście tą placówkę zaprosimy. Nasza praca plastyczna to przede wszystkim jedna z tych wyróżnionych, z tych widelców. Zrobił ją Maciej Napiórkowski, jest on w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Różne inne prace, gdzie dzieci niepełnosprawne z różnymi orzeczeniami tutaj brały udział, na przykład zielona choinka z szyszek, z papierów, choinki przestrzenne. Także 8 dzieci przyjechało, 1 chłopiec występował, śpiewał pastorałkę. Także bardzo nam miło, jesteśmy bardzo zadowoleni, że nas zaproszono. I jaką choinkę wykonywaliście na ten dzisiejszy konkurs? Z papieru. Ale jak wyglądała praca przy tej choince? Co musieliście robić? Wyklejać, wycinać. Szyszkowa choinka zrobiłam brokatem. Na czym polegała ta praca? Te szyszki trzeba było sklejać, malować? Co trzeba było z nimi robić? Malować. Wystawa potrwa do 2 lutego. Zapraszamy wszystkich, którzy nie mieli jeszcze okazji zobaczyć tych wspaniałych prac, do Galerii Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.